Uwaga, uwaga! Zaczynamy program Poza Rządem. I teraz temat, który został wywołany i też w opisie mogliście kilka słów przeczytać, czyli Centrum Pozytywnego Wsparcia. Tak to się będzie nazywać? Tak to się będzie nazywać. Świetna nazwa. Ale dziękuję. Teraz może... Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo sama nazwa już pozytywnie nastawia. I myślę, że to jest bardzo potrzebne osobom, dla których jest stworzone. I właśnie, to powiedz, o co chodzi? Co to za ośrodek będzie? To będzie takie miejsce, w którym chcę, żeby osoby, które doświadczyły przemocy w jakiejkolwiek sferze, bo przemoc to nie tylko bicie, mogły znaleźć wsparcie, czy to psychologiczne, czy to prawne, mediacyjne, grupy wsparcia i też, jeśli zajdzie taka konieczność, miejsce do zamieszkania, bo będzie taki hostel interwencyjny tam prowadzony też w tym miejscu. Głównie naszą ideą w tym jest przeciwdziałanie przemocy, tak? I prowadzenie różnego rodzaju działań, zajęć, warsztatów, jakichś różnego typu projektów, które tam wewnątrz powstaną, które będą uświadamiać, skąd się ta przemoc bierze, jak można uniknąć. Zwróciły się też do mnie osoby, które są kuratorami, że z kobietami, grupa kobiet przemocowców nie radząca sobie ze swoimi emocjami też chciałaby popracować. Te kobiety wcale nie chcą być przemocowcami, tylko po prostu nie radzą sobie z emocjami, nie radzą sobie z... Przemocowcami znaczy, że używają przemocy, o tak, to chodzi? Tak, kobiety, które używają przemocy, czy to wobec swoich dzieci, czy wobec swojej rodziny. I takim też osobom będziemy pomagać, tak? I chcemy je nauczyć, że można inaczej. Można zmienić przekonania na temat postępowania, tak? I są do tego... Czasami przyzwyczajenia po prostu. Tak, są do tego narzędzia, są do tego wyspecjalizowane osoby, które świetnie prowadzą takie grupy. No i właśnie to będziemy robić tam. Będzie też mediator, który... Nawet już udzieliliśmy pierwszych porad mediacyjnych, bo już się zwracają osoby, mimo że remont trwa jeszcze wciąż, no to część już jest wyremontowana i w tej wyremontowanej części już tam się coś zaczyna dziać, tak? Już się zgłaszają osoby. No, trudno odmówić w takich kryzysowych sytuacjach. Jak ktoś jest w kryzysie, to on potrzebuje natychmiast teraz już pomocy. Że przyjdź za miesiąc. A nie jak skończymy remont, więc... No. Z drugiej strony to pokazuje, jak bardzo potrzebne jest takie miejsce. No jest bardzo potrzebne i... Ja myślę, że to nie jest wcale takie oczywiste, w tym sensie, że szczególnie jak się mieszka w Krakowie, to nie widzi się tej przemocy tak znowu na każdym kroku. Też mi się wydaje, że jak się nie chce, to się jej nie widzi. To znaczy zależy jakiego rodzaju przemoc, bo przemoc jest również w internecie. Chciałabym, żeby tam na przykład osoby jakieś ze startupu, startupowcy zajęli jedno pomieszczenie i zajmowali się ochroną osób starszych w internecie, żeby te osoby nie doświadczały przemocy, czy młodszych dzieci, bo takie też przypadki są, żeby była grupa wsparcia dla kobiet, które żyją w jakichś toksycznych związkach, ale boją się odejść, boją się zrezygnować z dotychczasowego życia, zmienić i żeby wesprzeć je w tym, tak? Żeby miały takie wsparcie. No, żeby, no, nie byli, żeby ci ludzie nie byli sami z tym wszystkim. Tak, bardzo dużo też przemocy jest w pracy. Stres, gonitwa, wyścig szczurów powoduje, że osoby w domu odreagowują właśnie w taki sposób, że krzywdzą swoje rodziny, tak? Krzywdzą swoich najbliższych. I tym osobom też chcemy pomagać i pokazywać, że można inaczej uwalniać te swoje emocje. No jak również chcemy pomagać osobom, które z różnych przyczyn muszą opuścić swój dom. Głównie nasze działania będą skierowane do takich młodych osób, które nie mają wpływu na to, że żyją w rodzinach alkoholików i
jedyną szansą dla takich młodych osób jest po prostu zmiana otoczenia i wsparcie osób, które no, dadzą im troszeczkę serca. I też zobaczą, że życie wygląda, może wyglądać inaczej po prostu. Nie będą musiały po prostu w tym tkwić i w związku z tym też no, inaczej start ich będzie wyglądał w to dorosłe życie niż w tym domu. No, mogą to być osoby, które oczywiście ukończyły 18 lat, tak? Także chyba, że będzie to matka z dzieckiem. Na to też jesteśmy przygotowani, że kobieta z dzieckiem też u nas będzie mogła znaleźć miejsce, ale to będzie działało na zasadzie hostelu takiego interwencyjnego, bo głównie nam chodzi o to, żeby te osoby odszukały w sobie takie wewnętrzną chęć życia, wewnętrzną radość i siłę i żeby zaczęły inne życie, takie normalne, fajne, takie, jakim się marzy, tak? Czyli żeby nie zostały u was na stałe, no tylko złapały ten oddech i poszły dalej. Tak, i my pomożemy. Czy to w zmianie pracy, w znalezieniu tej pracy, czy w podjęciu jakiejś działalności. I tu właśnie ambasada współpracy cudownie będzie wspierać, bo osoby, które tam są w tej grupie, już wyrażały taką chęć angażowania się w pomoc tym osobom. No już się angażują, ponieważ no już pomagamy jednej dziewczynie, która musiała opuścić swój dom i wystarczyło jedno hasło i znalazło się wszystko, co było potrzebne tej młodej dziewczynie. Także no, myślę, że tym sposobem innego rodzaju pomoc będzie niż w takich jednostkach miejskich, bo no, w tych jednostkach miejskich po prostu pewne systemy są, tak? I pewne przepisy, które nie pozwalają często na taką pomoc, jak my chcemy pomagać, tak? Myślę, że będziemy się tu uzupełniać bardzo i współpracować z ośrodkiem pomocy społecznej w tej kwestii. Tak. A czy w Krakowie jest takie miejsce? Hostelu interwencyjnego chyba nie ma, z tego co wiem. Są ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki dla matek, samotnych matek z dziećmi. To są miejskie jednostki i takie są, tak. I do mnie zgłosiła się już jedna taka osoba, której właśnie poleciłam, skierowałam do takiego ośrodka, bo akurat kwalifikowała się, tak, na pomoc taką, więc skorzystała z tej pomocy. Jest tyle osób, które potrzebują pomocy, że myślę, że... I to jest takie dla mnie właśnie też odkrywcze, że jeszcze nie skończyliśmy w sumie tego lokalu remontować, a już pojawiają się osoby, które chcą od nas pomocy, tak? Także no, media jednak działają, tak? Jednak ta informacja się roznosi i to bardzo fajne, że mogłam tu dzisiaj być, także dziękuję za zaproszenie. Też mi się wydaje, że przez to, że nie jesteście instytucją miejską, przynajmniej na tę chwilę, to niektórym jest łatwiej do ciebie po prostu najnormalniej przyjść i powiedzieć, że jest mi trudno i pomóż mi. No zgadza się. Tak, tak. Mi się wydaje, że to trochę... Nie ma tych wszystkich, tej papierologii, tych wszystkich, aczkolwiek u nas też pewien regulamin obowiązuje i pewne zasady są, tak, i trzeba to spełniać, jeśli chce się skorzystać z tego. My też nie mamy żadnego finansowania z zewnątrz, ani miasto, ani na razie inne takie instytucje nas nie wspierają. Wspierają nas przy remoncie za to przedsiębiorcy i to jest chyba pierwsze takie miejsce, które powstaje dzięki takiej wspólnej pomocy ludzi przedsiębiorców z Krakowa i osób indywidualnych, bo też takie indywidualne osoby, które nie są przedsiębiorcami, też się angażują, też przynoszą mi różne rzeczy, pytają, co by się przydało, czego potrzeba w ośrodku, za co wszystkim bardzo, bardzo dziękuję serdecznie. Właśnie jak się da ludziom możliwość, to często potrafią zaskakiwać bycia takim dobrym w cudzysłowie, w sensie, że mogą pomóc, to nagle się okazuje, że wcale nie jest tak źle wkoło nas, tak, bo często słyszymy, że Polacy nie chcą pomagać, że nie budujemy społeczności i tak dalej, tak? Często się takie rzeczy słyszy, tak. A właśnie, że jak jest konkret i konkretny człowiek potrzebuje coś konkretnego, to nagle się dzieją cuda.
No właśnie, ja tego teraz doświadczam. To super. I dzięki mediom społecznościowym tylko to robię. W ogóle, no i mediom, tak, w radiu, tam w gazecie też pojawił się artykuł. I ludzie sami się zgłaszają, sami dzwonią, sami piszą na Facebooku, proponują, pytają. To jest po prostu cudowne, że wystarczy tylko powiedzieć, tak, że ale coś wydaje się robi, wiesz, dobrego. Że i... To też jest tak trochę, że ludzie też widzą konkrety, że w sensie dostajesz i też to od razu wykorzystujesz. No tak, tak, ja i właśnie... Każdy, znaczy, bo ja mam takie poczucie często, że jak się komuś, jakby ludzie nie lubią pomagać, jak nie wiedzą, co się stanie z tymi, czy pieniędzmi, czy rzeczami dalej, a u ciebie jest wszystko jasne. No ale to ja sama też bym nie chciała pomagać komuś, no, dokładnie, komu nie wiem na co, po co i dlaczego, a ja pokazuję to po prostu, tak? Myślę, dzielę się ważne. Tym. Każdą rzeczą, każdą, co się wydarzy danego dnia, mi to sprawia taką ogromną radość, że od razu to dzielę się tym poprzez media społecznościowe i pokazuję, tak, że to się dzieje, że można, inspiruje też tym samym, bo dzięki temu już kilka osób też podjęło jakieś swoje działania, odważyło no, się, także no, myślę, że to... I tak to musi dziać, czyli mimo wszystko cały czas jednak udaje ci się budować tę społeczność, te relacje, wspólnotę ludzi. Mimo tak, wszystko, tak. Przy każdym z tych projektów. Tak, no bo to o to chodzi w tej działalności. Myślę, że to nie jest takie oczywiste. W sensie, jak mówi się o środku, to nie jest takie oczywiste, że po prostu zbuduje się wokół tego wspólnota ludzi, która będzie też dbać o ten ośrodek w jakimś tam stopniu. No tak, tak, będzie, będzie mieć w sercu. Tak. Będziemy też będzie łączyć myśleć. Osoby potrzebujące z tymi, które mogą udzielić pomocy. Także taka społeczność się buduje wzajemnej, no wzajemnej. No tak powinno być. Tak, jednym jest lepiej trochę w danej chwili i mogą pomóc drugiej osobie, a ta druga potrzebuje wyciągniętej ręki i tak się powinno dziać po prostu. Tak się dzieje. I tak się dzieje, to jest najpiękniejsze. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Centrum Pozytywnego Wsparcia to jest temat na koniec. I wyobraźcie sobie, że macie dużo możliwości, żeby pomóc stworzyć to centrum. I powiedzmy najpierw, gdzie ono powstaje? Centrum Pozytywnego Wsparcia mieści się w Nowej Hucie na osiedlu Wandy 18. Pięknym bloku. Pięknym miejscu. W bloku, tak, jak każdy blok w Nowej Hucie. Oj, nie przesadzę. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby chętne do pomocy, ponieważ już w najbliższą sobotę robimy taką akcję oczyszczania przestrzeni i oczyszczania umysłu. To jest świetne hasło. Tak. W ubiegłą sobotę robiliśmy takie sprzątanie i stwierdziłyśmy z dziewczynami, że super wycisza umysł, ponieważ człowiek jest skupiony właśnie na tym czyszczeniu, myciu, doczyszczaniu i nie myśli o niczym, tak? I bardzo fajne, przyjemne, spożyteczne i dla siebie, i dla centrum, dla stworzenia tego miejsca, dla poznania innych osób, które chcą się angażować. Także czyli jak komuś się nie chce w sobotę sprzątać u siebie? U siebie to może tak, tak, ale na zachętę powiem, że po sprzątaniu będziemy robić sushi. Wow, no to jeszcze przy okazji się można nauczyć. Tak, jeszcze będziemy uczyć kręcić rolki i później wspólnie zajadać je. Jak jeszcze możemy? Jak ktoś nie może się pojawić, jakoś finansowo może was wesprzeć? No jest utworzona taka zbiórka na takim portalu zbiórkowym pomagam.pl. Ja cały czas wrzucam na Facebooku taką informację, co do tej pory się udało zrobić, ile jest nam potrzebnych w ogóle pieniędzy, bo najgorsza rzecz przed nami w sumie, zrobienie łazienek, to jest największy koszt, no i po prostu też nie da się jakby od kogoś tych sprzętów wziąć, no to trzeba po prostu kupić. I na to zbieramy cały czas. Już udało nam się prawie 30% potrzebnej kwoty zebrać. Na fanpage'u Fundacja Głos Serca są informacje. Zapraszam na fanpage'a, zapraszam do polubienia naszego fanpage'a i śledzenia, co tam się będzie działo.
myślę, że jak już skończymy remont, to będzie się działo dużo i też będzie można się w takie działania wolontarystyczne angażować, ponieważ przewidujemy właśnie takie integracje, no, organizowanie takich spotkań integracyjnych tych osób, którym pomagamy, z takimi, które chcą pomagać, tak? Stwarzanie takiej przestrzeni do wymiany tych osób. To jest bardzo ważne, żeby się właśnie nie zasklepić w jednej... Po prostu ludzie lubią się zamykać w swoich jakichś takich bezpiecznych... Nie? Zależy kto, ja nie lubię. Oczywiście, ty jesteś wyjątkowa, ja ale mam otwierać. Tak jak na przykład... To nawet widać, jak osoba młoda przyjdzie do grupy osób starszych, to się w ogóle wszystko rozbija nagle. I ten oddech tego innego człowieka, który troszeczkę patrzy na ten świat inaczej. Moim marzeniem w ogóle jest, żeby w tym ośrodku powstała też taka wymiana osób seniorów z takimi osobami, które, takimi 18-latkami, które tam 19-latkami, które chodzą do szkoły czy studiują, ale z racji tego, że pochodzą z takich rodzin, w których jest alkohol, jest patologia, nie mają takiej swojej rodziny, żeby takie babcie i tacy dziadkowie, którzy gdzieś mają daleko wnuków albo nie mają, dzieci gdzieś wyjechały za granicę, po prostu mają wolny czas, tak? Seniorzy mają dużo czasu i mogliby właśnie też angażować się w taką wymianę, w takie troszkę pobabciowanie i podziadkowanie takim młodym osobom. Łączenie pokoleń. To jest takie moje marzenie właśnie, żeby odbywały się tam takie spotkania i żeby oni sobie tak pomagali wzajemnie. Widzę, że planów masz co niemiara. Podejrzewam, że jak powstanie centrum i pojawią się już konkretne osoby z konkretnymi historiami, to jeszcze przekroczą twoje wyobrażenie wielokrotnie i pewnie się będzie działo jeszcze więcej rzeczy i to jest piękne w zasadzie. Każdy dzień mnie zaskakuje pozytywnie, więc podejrzewam, że tak się będzie. A przy takich pracach, bo w sumie nie powiedzieliśmy, że to centrum ma 470 metrów. Tak, 470 metrów, olbrzymia powierzchnia i dlatego dużo pracy, długo remont trwa, dużo wszystkiego potrzeba. Nikt remontów nie lubi, więc wiemy, że to jest ciężka praca, więc tym bardziej potrzebne jest dużo pozytywnej myśli i energii. Tak, także ci, którzy nie mogą pomóc ani w taki sposób finansowy, ani w taki sposób, że wesprą nas swoją pracą, to niech wspierają nas swoimi dobrymi myślami i ślą nam dobre myśli. No i myślę, że to jest idealne zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. W studiu Radia Pryzmat była Monika Dorożkiewicz i Agnieszka Tobiasiewicz, oczywiście, a po drugiej stronie okna jest Sebastian Ogarek, nasz realizator.